winos skrońców Babcia Kwiatuszek uwielbiała swoje kwiaty i rośliny, ale niestety ostatnio jej ogródek był nękany przez zaskrońce. Wymyślała wiele sposobów, jak pozbyć się tych szkodników, ale żaden z nich nie przynosił skutku. Pewnego dnia jednak przypomniała sobie o swoim sąsiedzie, krzaku, który zawsze miał jakiś pomysł na wszystko. Babcia Kwiatuszek zapytała więc krzaka, jak on radzi sobie ze szkodnikami. Krzak powiedział, że w swoim ogrodzie ma specjalną pułapkę, w której łapie zaskrońce i później przeprowadza je do sąsiedniego lasu, gdzie mogą sobie swobodnie żyć. Babcia Kwiatuszek uznała, że to dobry pomysł i postanowiła skorzystać z rady krzaka. Zaczęła więc łapać zaskrońce w swoim ogródku i przeprowadzać je do sąsiedniego ogrodu krzaka. Krzak początkowo był zadowolony, że Pozbył się szkodników ze swojego ogrodu, ale gdy zobaczył, co babcia kwiatuszek robi, był wkurzony. Krzak zaczął narzekać, że teraz to on ma problemy ze szkodnikami, a babcia kwiatuszek tylko przepędza je do jego ogrodu. Babcia kwiatuszek usłyszała narzekania krzaka i postanowiła zrobić coś, co pomogłoby jej wyrównać rachunki. Zbierała więc zaskrońce w swoim ogródku i przynosiła je do krzaka. Krzak zaczął robić z zaskrońców wino i był zaskoczony, jak dobrze smakuje. Babcia Kwiatuszek pomogła krzakowi w pozbyciu się szkodników z jego ogrodu, a krzak w zamian podzielił się z nią swoim nowym, wyjątkowym winem. Oboje byli zadowoleni z rozwiązania i cieszyli się, że udało im się znaleźć sposób na rozwiązanie problemu ze szkodnikami. Był to dwudziesty trzeci fragment książki Poddupnik, autorstwa Dawek.